Cześć. Dzisiaj Wam pokażę dokładnie, co kupiłem w sklepie Best Motors na ulicy Jagiellońskiej w Bydgoszczy. Jest im kombinezon Berik, rękawice Helda, kominiarka i protektor na plecy. No to patrzcie sobie. Teraz tak. Mamy kombinezon Berika. Jest to model 2.0. I teraz tak. Tutaj ma protektor. Tutaj ma protektor całą długość. Ma takie fajne ściągacze. Teraz tutaj nic nie ma. Tutaj ma protektory na biodra fajne. Są bardzo mocne. Teraz kolana. Tu. Oczywiście slider. Naprawdę materiał i wykonanie jest bardzo dobre. Jest bardzo dobre. Przymierzałem kombinezon RST Tractech Evo 2 i jeszcze jakiś kombinezon Speedy. I teraz tak, Speedy osobiście mi się tak niezbyt podobał. Taki jakiś dziwny był, no nie wpadł mi do gustu. Najbardziej przymierzałem jeszcze Berika, ten właśnie kombinezon, tylko że on był w malowaniu tam biało, chyba czarnym tylko. I też tak niezbyt mi się to podobało. I jak przymierzyłem RST, to było fajnie, naprawdę mi się podobało. Cały czarny strój. Fajne te napisy, ta kurtka wygląda jak taka zbroja, naprawdę fajne. I do tego jeszcze jest garb z tyłu, a tutaj w kombinezonie u Berika niestety brakuje tego garba. I to mi się... Jeżeli Berik by miał tutaj garb, to petarda w ogóle, no by wygrał wszystko jak dla mnie. A tutaj musiałem dokupić protektor dodatkowy, bo normalnie nie było. Także musiałem za stówkę dokupić bardzo dobry protektor. Nie pamiętam, jakie to było firmy, ale jest bardzo dobry. Chwila. Jest to protektor pleców SAS-TEC Level 2. On jest taki gruby. Tak to wygląda. No i gość tam go wkłada i sobie jest. Dobra. Na szybko to nagrywam, bo dosłownie zaraz przyjadą po mnie i jedziemy do Belgii. Także tak to wygląda. Dobra, z kombinezonu nie wiem, czy to by było tyle. Mówiłem, że ze skóry bydlęcej. A i wybrałem w ogóle ten kombinezon, bo najbardziej mi pasował do ciała. Czuję się w nim bardzo swobodnie. Nie ogranicza mnie żadnych ruchów. Nie ogranicza mnie żadnych ruchów. I co jest śmieszne, jak wysyłałem zdjęcia znajomym, jak jestem już ubrany w tym kombinezonie, to każdy myślał, że to jest kombinezon na zamówienie Bercika. I dopiero po jakiejś chwili się właśnie skopywali, że tak naprawdę to jest Berik. Także to też mi się podoba. Teraz chyba trochę pomieszałem, ale wcześniej wiem, że ubierałem te kombinezony i RST. Podobał mi się, bo miał ten garb. Ale znowu nie mieli dla mnie kurtki, bo mieli za duże rozmiary i ta kurtka mnie tak naprawdę niezbyt dobrze trzymała, bo było można po prostu tak wziąć i mnie szarpnąć za to. A tutaj ciężko złapać za tą kurtkę, jaką ubraną. Bardzo mnie dobrze trzyma, bardzo czuję się w niej bezpiecznie, także myślę, że to jest najważniejsze w tym wszystkim. No i później właśnie kolega ze sklepu mi przyniósł, poszedł na magazyn zobaczyć i przyniósł mi właśnie tego Berika w tym malowaniu z tymi czerwonymi tutaj paskami. No i to naprawdę zrobiło dla mnie furorę i decyzja była, jak się przebrałem ogólnie, to już ubrałem buty i naprawdę ten kombinezon dla mnie wygrał. On kosztuje 3000 i do tego ten protektor dodatkowy na plechy to jest 100. I za 300 mamy naprawdę zajebisty kombinezon. Naprawdę. Zobaczymy, jak się będzie w nim jeździć, ale myślę, że będzie petarda. Okej, dobra, następna sprawa. Następna sprawa to są rękawice. Nawet nie sądziłem, że kupię rękawice.
W sumie to wyszło tak bardzo spontanicznie. To są rękawice Helda. One tutaj mają takie wywieczniki. Mają taki protektor. One nie są jakieś mega sportowe. Może troszeczkę przypominają rękawice sportowe, no ale no niezbyt. Teraz tak. Te rękawice to jest Held i one to jest model Held Air and Dry. Tak się nazywają, możecie sobie sprawdzić na goglach. I co jest w nich zajebistego? Zajebiste jest to, że te rękawice mają tutaj dwie komory. Tutaj mają dwie komory i teraz tak, jak włożymy rękawicę w dół, w dolną komorę, ona jest bardzo letnia, bardzo jest przewiewna. Tutaj to jest skóra kangura, bardzo cienka, bardzo fajna, bardzo wytrzymała, naprawdę zajebista. I o góry jak włożymy, to mamy ciepłą rękawicę i bardzo wodoodporną. Chwila, zrobimy to może jakoś tak. Ja tą rękawicę ubiorę. Teraz patrzcie, wkładam w dolną i mam bardzo przewiewną rękawicę. Mogę w upałach jeździć, ponoć jest bardzo, bardzo przewiewna. Ręka mi się nie spodzi. Ma być petarda. Jest bardzo w ogóle czuć wszystko. Jest bardzo, tak jakbym w sumie rękawicy tak naprawdę to niezbyt czuję teraz. I teraz tak, w Belgii bardzo często pada, więc dlatego zdecydowałem się na tą rękawicę. Mam dwa w jednym, a w Belgii bardzo często pada i na pewno będę bardzo często wykorzystywać tą górną kieszeń. No i teraz tak, czuję od razu, że ta rękawica jest ciepła. Jest dużo cieplej i ponoć jest bardzo, bardzo wodoodporna, że nie ma mi prawa tak naprawdę ta ręka się zamoczyć i nie będę czuć żadnego gnoju w środku po prostu. Także tu mamy wywieczniki, tu mamy protektor, tu mamy jeden ściągacz i potem tu jeszcze mamy protektor jakiś, taką protektor w sumie to jest taka, nie wiem, gąbka jakby czy coś, mogło być w sumie tam coś innego. No i tutaj mamy spięcie na rzep. Ostrość się nie może zapać. O, jest. Tu mamy taką rzep, bardzo mocna rzep. Także naprawdę rękawice petarda. I teraz koszt takiej rękawicy, no to już jest... Kurde, czemu się ostrość nie zapać? Koszt takiej rękawicy to, uwaga, 800 zł. Mamy 800 zł, ale... Za te 800 zł mamy bardzo nowoczesną rękawicę i mamy w sumie w tym dwie rękawice, bo jest ta letnia i ta ciepła z odpornością na tą wodę, także no nie wiem, ja się na nie pokusiłem i na pewno będę z nich zadowolony. I teraz następną rzeczą jest kominiarka. Kupiłem sobie kominiarkę, bo moja obecna stara już jest po prostu bardzo stara, jest cała porozciągana. Była to zwykła jakaś szmata, jest ona termoaktywna. Tu mamy firmę. Także taką mamy kominiareczkę. Ubiorę ją, zobaczycie. Tak ona wygląda. Cyk. Też na pewno będzie super. Znam relacje, jak będę miał w motocykl, bo nie kupiłem nic przecież. Bo same shity. Zapraszam Was do sklepu Best Motors jeszcze raz. Naprawdę profesjonalna obsługa. Zajebiste ceny. Miałem w ogóle jeszcze kask kupić, ale... Znaczy miałem taki plan kask kupić, ale w sumie to nie było rozmiarówki. Byłem nagrzany na... co to było? RPH10 i to jest chyba HJC, malowanie Lorenzo, taki bardzo fajny kask, możecie sobie sprawdzić na Google'ach. Ale niestety nie było rozmiarówki, bo mój łeb to jest SK, a była tylko MK i ponoć już nie ma w produkcji. Także jestem trochę zawiedziony,
No ale tak naprawdę jeszcze nie miałem czasu sprawdzać jakichś innych firm i malowań, także nie chcę czegoś, że to jest jeden kolor, czyli na przykład czarny, tak jak miałem teraz Showeya, mam nadal w sumie Showeya. Chcę po prostu jakąś kolorowankę na kasku, że tak powiem. Dobra. To co, także myślę, że to chyba było z tego wszystkiego. Także tak wyglądają moje zakupy z wczoraj. Jestem bardzo zadowolony, naprawdę. Jestem bardzo szczęśliwy z tego wszystkiego. I niestety najgorsze jest to, że zaraz jadę do Belgii. I już nie będę taki szczęśliwy. Byłem w ogóle przed chwilą też, tak a propos, byłem przed chwilą też w Wordzie. Bo jak wiadomo, nie mam kategorii A. I byłem się zapisać w Wordzie na egzamin, a pani mi powiedziała, że muszę zrobić jeszcze 10 dodatkowych godzin. I teraz nie wiem, bo rozmawiałem z kumplem i on mówi, że jak ma się A2 i tam już miną te 2 lata i tak dalej. I w ogóle, że jak się zaczynało na kategorię A, a weszły te nowe przepisy i się dostało automatycznie A2, to tak naprawdę nie powinno być żadnych jazd. I teraz tak. Ja jestem właśnie taką osobą, bo ja zaczynałem w ogóle w szkole, miałem na papierach kategorię A. Ja to wszystko robiłem na kategorii A, jeździłem, zdawałem teorię na A. No i niestety nie zdążyłem zrobić tego praktycznego. Także ja jestem tą osobą, która nie powinna mieć tych godzin. Teraz nie wiem, o co chodzi. Nie miałem czasu tak naprawdę, żeby to wyjaśniać. W Belgii dopiero będę googlować. No i będę starać się to jakoś załatwić. Także to tak na marginesie teraz powiedziałem, ale w ogóle moją sytuację kiedyś indziej opowiem dokładnie, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Okej. No dobra, to ja się lecę jeszcze spakować, coś na szybko zjeść i wtedy wyruszam do Belgii. Okej, to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie filmu. Jeżeli wam się spodobało, kciuki w górę i subskrypcja i w ogóle udostępniajcie.